Ta technologia to jest ogromny przełom. Nigdy nie miałam wątpliwości, że to jest technologia przyszłości. Tak jak panele krzemowe, te tradycyjne, perowskit to jest inny rodzaj półprzewodnika i też można z niego tworzyć panele słoneczne. Największa różnica polega na tym, że możemy ten materiał nadrukować, możemy wydrukować panel słoneczny. Ogniwa perowskitowe są elastyczne, możemy im nadać dowolny kształt. Zyskują estetykę, której nie miało żadne dotychczasowe ogniwo słoneczne. Zawsze byłam osobą bardzo ciekawską. Ale taką bardzo ciekawską. Wszystko, czego się nauczyłam, zawsze lubiłam, to przekuć w coś prawdziwego. Łatwiej było mnie znaleźć nie na sali wykładowej, a raczej w laboratoriach. Nieraz teoria mówiła coś, autorytet mówił też coś, a mi jednak intuicja podpowiadała inaczej. I to działało. Wbrew wszystkim. Takich projektów nie wkłada się do szuflady. To sumienie nie pozwala. Naukowcowi trzeba dać tą przestrzeń, żeby mógł te pomysły wyrzucać z siebie. I po to mamy nasz Instytut Naukowy. Tak naprawdę odwróciliśmy ten trend. Do nas przyjeżdżają naukowcy z całego świata. Jestem najbardziej dumna z tego, że udało się pokonać strach i wyjść ze strefy swojego komfortu. Wyjść z laboratorium do świata biznesu. Zastosowań jest bardzo dużo. To jest morze zastosowań na budynkach, na których potrzebne są lekkie panele. Na namiotach, na żaglach, na karoseriach samochodów, jak również w środku budynku. Recycling światła, pojęcie, którego do tej pory nie było. Technologia ta jest w stanie bardzo dużą część światła sztucznego odzyskać i przetworzyć na energię elektryczną. Zasilanie do cenówek elektronicznych w sklepach, żeby zrobić dynamic pricing, czyli dynamiczną zmianę cen. Nie ma innej technologii, która by podołała temu zadaniem. Najbardziej nieoczywistym zastosowaniem naszej technologii, na które ja bym w najśmielszych snach nie wpadła, to były obroże dla żubrów. Żeby móc monitorować sygnał GPS, testowaliśmy te obroże, bo się okazało, że żubry walczą ze sobą. My musieliśmy jeździć samochodami po tych ogniwach, żeby sprawdzić, czy one wytrzymają. Kiedy zaczynaliśmy ten projekt, nawet mi się nie marzyło, że by sięgać gwiazd i lecieć w kosmos, a jednak to się wkrótce ziści. Pierwsza na świecie misja testowania ogniw perowskitowych w kosmosie w czasie rzeczywistym. Ja lubię porównywać wejście technologii perowskitowej do fotowoltaiki, tak jak wejście smartfonów do telekomunikacji. Jesteśmy w stanie dostarczyć energię wszędzie, tam, gdzie tradycyjna technologia nie ma dostępu. Mi się wydaje, że to są dopiero początki. To jest takie surfowanie po fali, że lepiej się nie oglądać i jak duża ta fala jest. Jedyne wyjście to tylko do przodu.